patrząc w sposób, jaki Bóg patrzy, jesteśmy gotowi modlić się nasz morale, naszym nieprzyjaciół. Jesteśmy gotowi modlić się na to, aby został zbawiony na pocony, nie wiem, co to wrzuca. Dlatego będziemy się modlić o polską wizję, zdolność widzenia tam, jak widzi Bóg. A w tym Bóg będziemy się modlić i będziemy się przeprowadzić o to, aby słowo Boże dotarło do nas wyraźnie, słowo odniesienie, które będziemy w czwartym rozdziale, w 12 wersecie, bo słowo Boże jest Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy, Panie, byli tymi, których Ty posyłasz.
Chrystusa, Panie, na Twoją chwałę. A wszyscy mówimy Amen. Brother Michelle, welcome over to you. Tani, can you help us? Praise the Lord. My apologies for being late. Chwała Bogu wszystkim. Bardzo przepraszam za to, że się spóźniłem. Coming directly from Warsaw. Przyjechałem bezpośrednio z Warszawy. Because this is about covenant with God. Bo to jest chodzi o przymierze z Bogiem. He is the Alpha and Omega. On jest Alfa i Omega. He takes the first place. On zajmuje pierwsze miejsce. Amen. Father, we thank you to give you glory. Hallelujah. Thank you for joining us in such a place. Thank you for the saints that are gathered tonight. Not by power, not by might, but by your Spirit, O God. Glorify your mighty name. You are the ancient of days, the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the God of purpose, design, and objectivity. Before the creation, you were, and you created everything for your own glory. Thank you tonight for your mercy towards us, that we are able to come before you even this hour. Lord, we acknowledge your presence, Spirit of the living God, and we ask him that you will help us, for we realize that faith is the help of man. And let Jesus Christ, the Son of the living God, be glorified. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated one moment and then we will pray. Możecie usiąść na chwilę, a później my będziemy się modlić. I sent a message in the group. Wysłałem wiadomość na naszej grupie. With a prayer point. Z punktami do modlitwy. These prayer points are for us to be able to pray on our own. Te punkty do modlitwy są dla nas, żebyśmy się modlili w naszych domach. Be willing to ask questions when you come, because this is a school, prayer school, we call it. I także, żebyś was tak jakby zachęcić do tego, żebyście się modlili, ale także może wam się nasuwałyby jakieś pytania, to żebyście je zadawali, bo to jest szkoła modlitwy. It's not because you don't know how to pray, that's not the issue. To nie chodzi o to, żeby nie wiecie, jak się modlić, to nie o to chodzi. But we are engaging in strategic level spiritual warfare. Ale my przychodzimy do takiego strategicznej bitwy. Strategicznej bitwy w modlitwie. I believe that, you know, this church needs prayer warriors. Ja wiem, że ten kościół potrzebuje wojowników modlitwy. I dlatego wy tutaj stale przychodzicie, nie dlatego, że nie umiecie się modlić. That's why we are here. We are here to help push and make this work in reality. I dlatego tutaj się spotykamy, żebyśmy sobie. Żeby pomóc sobie, tak jakby popchnąć to do przodu, do tej innej rzeczywistości. So the topic was walking in the ordinances, or understanding the ordinances of heaven. Więc temat jest chodzenie w rozumieniu czego? Nieba. Ordinances of heaven, principles that guide. Zrozumieniu tych wszystkich zwierzchności, które działają w okręgach niebieskich. The Bible says we have been raised with Christ and made to sit with him in the heavenly places. Biblia nam mówi, że staliśmy zbudzeni z Chrystusem i posadzeni razem z nim w okręgach niebieskich. So all believers are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Więc wszyscy wierzący siedzą razem z Jezusem w okręgach niebieskich. This is a reality. To jest taka, że to jest rzeczywistość. We are seated above principalities and powers. Siedzimy ponad tymi wszystkimi zwierzchnościami i mocami. But just like the Bible says, the people are destroyed or perished for lack of knowledge. Tak jak Biblia nam mówi, że ludzie giną z braku poznania. I want to add that maybe wisdom. Ja bym dodał do tego jeszcze mądrości. Ponieważ wiedza jest wspaniała, poznanie jest wspaniałe. My simple definition of wisdom is the application of knowledge.
I moją taką zwykłą definicją mądrości jest jakby działanie w tej wiedzy, tak? Wykorzystywanie wiedzy. Because you can know and not apply. Ponieważ możesz coś wiedzieć i w ogóle z tego nie korzystać. I go to the hospital. Mogę iść do szpitala. And I see doctors smoke. I widzę, idę do szpitala i widzę, jak lekarze palą. And the same doctor tell us that smoking causes cancer. I ten sam doktor, który pali, wie, że palenie powoduje raka. And they are witnesses every day situation. I każdego dnia widzi, on widzi tę sytuację. So what is the problem? Więc w czym jest problem? It's not because he doesn't know. To nie dlatego, że on tego nie wie. But he doesn't apply. Ale to, że on nie wykorzystuje, nie stosuje tej wiedzy. Wisdom is the application of the knowledge that you have. Więc dla mnie mądrość to jest właśnie wykorzystanie tej wiedzy, którą posiadamy. And so, like I said, we are all sitting in the heavenly places in Christ Jesus. Więc tak jak powiedziałam, wszyscy siedzimy w okręgach niebieskich z Jezusem. Far above all principality and power. Dużo wyżej nad wszystkimi zwierzchnościami i mocami. But unless we consciously apply this knowledge to ourselves. Ale dopóki świadomie nie przyjmiemy tej wiedzy dla nas i nie będziemy tym żyli, to nie będzie dla nas rzeczywistością. So it is important to understand the heavenly blessings. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, co to są te niebiańskie okręgi. Ponieważ my jesteśmy posadzeni ponad tym wszystkim. And if you're a student of the Bible, you will remember Elijah look up there. I jeżeli studiujecie Biblię, to na pewno pamiętacie ten fragment, kiedy Eliasz zamknął niebo. And the book of Psalm 19 says that the heavens declare the glory of God. W Psalmie 90 czytamy, że niebiosa ogłaszają chwałę Bożą. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. That's what He said. It's Psalm 19, verse 1 and 6. I want to read. Będziemy czytali Psalm 19, od pierwszego wersetu. So the heavens was created to declare the glory of God. Więc niebo zostało stworzone po to, aby ogłaszać Bożą chwałę. To declare the glory of God. Żeby ogłaszać Bożą chwałę. Over your life. Nad twoim życiem. Over everything. Ponad wszystkim. This heaven ought to declare the glory of God. Te niebiosa opowiadają chwałę Bożą. And we need to understand when you start engaging in strategic, spiritual warfare, you need to understand a very simple principle. I kiedy stajemy w tej walce duchowej, musimy zrozumieć pewną bardzo ważną zasadę. That there is nothing in creation that is dead. Nie ma nic w stworzeniu, co jest martwe. Everything God created is alive. Wszystko, co Bóg stworzył, jest żywe. You have to accept that. Musisz to zaakceptować. Science taught us that it was in the science school that it not living and not living things. It was in the science class. Na lekcjach fizyki czy tam uczyliśmy się, że tam żywy i nieżywy, tak? To są rzeczy martwe. A my jesteśmy żywymi stworzeniami. A to na biologii bardziej, że pies jest żywym stworzeniem. To jest to, czego mnie nauczyło mnie na zajęciach. Ale to nie jest to, czego nas uczy Biblia. Bo jeżeli tego by nas uczyła Biblia, nie ma możliwości, że Bóg by powiedział do Mojżesza, że kiedy będziecie przechodzić przez Morze Czerwone, weźcie kamienie i zatrzymajcie. Niech kamienie będą świadkami. Patrząc z punktu takiego naukowego, kamienie nie mogą mówić, być świadkami. There are so many of those demonstrations in the Bible. Bardzo wiele różnych innych mamy przedstawionych demonstracji, ilustracji. Lewa, Jacob.
Laban powiedział do Jakuba, he's got at least two daughters. Że miał dwie córki. And he's running away with them. I będzie z nimi uciekał. And Laban wants to be sure. I Laban chce mieć pewność. That Jacob will treat had two daughters, his two daughters well. I Laban chce mieć pewność, że Jakub będzie traktował dobrze jego obie córki. And he takes maybe it's going to be a witness between him and you. I powiedział, niech to będzie świadkiem między nami. As you go from Łuskaj to Warszawy, that you treat my daughter. Że jak wychodzisz z Łuski do Warszawy, to żeby to było dowodem na to. Także w okręgach niebieskich. We understand that principalities and powers occupy the second heaven. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że zwierzchności i nacięskie władze zwierzchności jakby znajdują się w drugim niebie. And God answers our prayer. We said in the other time when we pray, God answers. I wcześniej mówiliśmy sobie o tym, że kiedy się modlimy, Bóg odpowiada. But the case of Daniel was an exception. A przypadek Daniela był wyjątkiem. Czyli because wyjątkiem. The Bible wanted to expose to us what normally happens. Był wyjątkiem, ale nie. Bo Biblia chce, Bóg nam chciał pokazać w ten sposób, co się dzieje. The Daniel, from the day you started praying, God heard you and answered you. Biblia nam mówi, że Danielu, pierwszego dnia, kiedy się modliłeś, Bóg cię usłyszał i wysłał odpowiedź. Taki jest Bóg. In that Daniel chapter 19, it's about the prince of Persia withstood the answer. He brought the answer. Ale czytamy w rozdziale 9-10, że król Persji stanął i zablokował tą odpowiedź. So we need to learn how to manage the heavens. Więc my musimy się nauczyć, jakby zarządzać niebem. Daniel had to continually pray until the answer came. Daniel musiał się stale modlić, dopóki otrzymał tą odpowiedź. In this book of Psalms, very important principles are learned out. W tym psalmie 19 są bardzo ważne zasady nam przekazane. He said, day unto day utter speech. Dzień dniowi przekazuje wieść. So day speaks to day. Więc dzień jakby przemawia do kolejnego dnia. Monday speaks to Tuesday. Poniedziałek mówi do wtorku. Tuesday speaks to Wednesday. Wtorek mówi do środy. The night shows knowledge. There is nothing that is hidden from day and night. To nam pokazuje tą wiedzę, że nie ma nic ukrytego w dniu i nocy. Nie ma nic ukrytego. Między dniem a nocą nic nie może się ukryć. So night passes knowledge to night. Ponieważ noc podaje wiadomość kolejnej nocy. So whatever is done on Tuesday, Tuesday reports it to Wednesday. Więc cokolwiek się zdarzyło we wtorek, on raportuje, opowiada o tym w środzie. This is the principle whereby a curse works. To nam pokazuje zasadę, jak przekleństwo działa. If somebody is under a curse, jeżeli ktoś jest pod przekleństwem, it doesn't matter whether you go to Russia. Niezależnie od tego, czy pojedziesz do Rosji, czy pojedziesz do Ameryki, as long as there is day and night, tak długo, jak jest dzień i noc, they're sharing information. One sobie przekazują wiadomość. Before we go into data protection. Zanim weszliśmy do RONO i wszystkich analiz. This principle is in the Bible. Te zasady znajdują się w Biblii. Monday will carry the data of our work to Tuesday. Więc poniedziałek będzie przenosił te wszystkie dane, informacje, które zrobiliśmy do wtorku. Important is that there is no speech nor language where their voice is not heard. Tu jest napisane, że nie jest to mowa i nie są to słowa, nie słychać ich głosu. They are not like me that can't speak Polish. They understand everyone. One, to nie jest tak jak my, że nie rozumieją polskiego. One rozumieją każdy język. Whatever language the transaction takes place,
W jakimkolwiek języku będzie ta transakcja wykonana, one będą rozumiały. Jedną rzecz chciałbym podkreślić dzisiejszego wieczoru, jeszcze zostawię na inny czas. Więc to jest to, że jako wierzący jesteś posadzony w okręgach niebieskich przy Jezusie. Dużo wyżej niż inne zwierzchności. Wszystko, całe stworzenie jest pod Twoim autorytetem. Kiedy Bóg stworzył człowieka, postawił go, żeby zarządzał całym światem. I kiedy człowiek stracił to, kiedy zgrzeszył, Bóg nam to odnowił przez Jezusa Chrystusa. My mamy namaszczenie, które jest większe niż te, które było nad Eliaszem. We are anointed more than any of these Old Testament folks. Jesteśmy namaszczeni bardziej niż jakikolwiek człowiek ze Starego Testamentu. God's grace is upon us. Boża łaska jest nad nami. But the simple difference is that these folks in the Old Testament, they understand these principles. Ale taka różnica między nami polega na tym, że ci w Starym Testamencie oni rozumieli te zasady. Joshua told the sun to stand still. Jozue powiedział do słońca, żeby się zatrzymało. I słońce było posłuszne. Powiedział, żeby księżyc się zatrzymał. I księżyc też się zatrzymał. Powiedział, o, jeszcze nie skończyłem moich spraw. Proszę, zatrzymaj się. I my taką właśnie mamy moc, mamy jeszcze większe, lepsze przymierze niż miał Jezus. Musimy pamiętać o tym, że niebiosa były stworzone, aby ogłaszać chwałę Bożą. I pamiętacie nasz pierwszy punkt modlitwy? Niech niebo będzie otwarte. The heavens of Uzka was created to declare the glory of God. Niebo nad Uzką zostało stworzone, by ogłaszać chwałę Bożą. But unless the church takes responsibility. Ale jeżeli Kościół nie weźmie tej odpowiedzialności, wtedy nasz wróg przejmie tę odpowiedzialność. I Boża chwała nie będzie ogłaszana. And that's why God is bringing us here. I dlatego Bóg nas przyprowadza tutaj. We should be able to address the heavens. My powinniśmy skierować się w stronę nieba. In an extension we would be able to see, you know, what are some of the components of heavens that we need to be able to address. Przy następnym spotkaniu będziemy mówili o jakie są różne komponenty nieba, o których powinniśmy wiedzieć. Because we will, you know, if you go through the those scriptures, you will find out that when God questioned Job, do you understand how the heavens runs? Jeżeli wiecie, tak, kiedy Bóg się spotkał z Hiobem, zadał mu pytanie, czy ty wiesz, jak działa niebo? Because then you can sit to rule over the earth. Ponieważ wtedy możesz. Then you can dominate the earth. Wtedy możesz panować nad światem. The heavens rules the earth. Niebo panuje nad, tak? Niebiosa rządzą ziemią. And if we're going to rule on that, i jeśli mamy rządzić ziemią, musimy zająć nasze miejsce w niebie. Niebo nad twoim życiem. Niebo nad twoją rodziną. Niebo nad twoim miejscem pracy. Niebo nad kościołem. Niebo nad naszym miastem. Musimy zająć miejsce, tak? Nasze właściwe miejsce w niebie. I podążać za tymi zasadami. Jeżeli zrobisz takie krótkie nawet studiowanie Biblii, zrozumiesz, dlaczego Jakub powiedział, że Eliasz nie był jakimś superbohaterem. On po prostu zrobił to, co Jezus nam mówił, żebyśmy robili. Niech Twoje Królestwo przyjdzie i niech Twoja wola się wypełni. Let the rule of God come upon.
niech rządzenie Boga zejdzie tutaj na ziemię. Before Elijah went to lock up the heavens. Zanim Eliasz zamknął niebo. There was judgment because the children of Israel went after other gods. To było sąd nad dziećmi Bożymi, znaczy nad Izraelem, ponieważ zaczęli służyć innym bogom. And the Bible teaches that when they go after idolatry, God says, I will lock the heavens. Czytamy w Biblii, że kiedy Bóg zobaczył, że oni idą za idolami, za bożkami, powiedział, zamknę niebo. There will be famine. Będzie susza. There will be scarcity. Będzie skażenie. Nie będzie padało. And that's what so Elijah simply came to announce what heaven has already decided. A Eliasz po prostu przyszedł i ogłosił to, co niebo już zdecydowało. Our Lord's prayer. Nasza modlitwa Pańska, przyjdź Królestwo Twoje, niech Twoja wola się wypełni. To jest jedyny powód, dla którego jesteśmy tutaj. Niech Twoje Królestwo przyjdzie. Boże, panowanie nad tym miastem zostało już jakby zdecydowane. Bóg nie próbuje tego robić. To, ale to my musimy jakby zadziałać, tak? I jedyny sposób na to, żebyśmy to zrobili, to jest to, abyśmy stali w modlitwie. Tak jak Eliasz. I powiedzieć, stoję w obecności Bożej. On powiedział, stoję w obecności Bożej. I powiedział, i się stało. My jesteśmy wyżsi. My jesteśmy na wyższej pozycji. Musimy zapamiętać, że jesteśmy kobietami i mężczyznami z autorytetem. Więc kiedy przychodzimy tutaj, do tej szkoły modlitwy, mów, przemawiaj z autorytetem. Bóg szanuje Twoje słowa. Bóg szanuje Twoje słowa. I kiedy my przemawiamy i deklarujemy, ogłaszamy to, co mówi Słowo Boże, Bóg się do tego przyznaje. W księdze Rodzaju, w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że słońce było stworzone, żeby rządzić ziemią, rządzić dniem. A księżyc i gwiazdy, żeby panowały w nocy. Niektóre religie rozumieją tę zasadę. Zanim słońce wstanie, oni mówią do słońca. Mówią do słońca. I adresują, tak? Jak nie wiem. My jesteśmy w lepszej pozycji. Więc jako wojownicy nie możesz się położyć i chrapać i wstawać o 10 rano. Wstawaj rano. Przemawiaj. Morning prayer is important. Poranna modlitwa jest bardzo ważna. Before you go to bed, zanim idziesz spać, przemawiaj. Co najmniej dwa razy dziennie. Address the sun, the moon and the stars. They are to work for you. Jakby skieruj się do słońca, gwiazd, księżyca, bo one są, żeby jakby działać na ciebie. Na innej sesji będę więcej szczegółów na ten temat. I jeżeli macie jakieś pytania, to sobie przygotujcie, bo będzie dobrze, żebyśmy się pytali. Ale dzisiejszego wieczoru chcę tylko, żebyście podnieśli swoje ręce i powiedzieli, Ojcze, w imieniu Jezusa, niech niebo ogłasza Twoją chwałę nad moim życiem. Niech niebo ogłasza Twoją chwałę nad moją rodziną, nad moimi dziećmi.
Niech niebo od dzisiaj ogłasza Twoją chwałę. Każde zapiski ciemności w okręgach niebieskich przeciwko mojemu życiu i mojemu przeznaczeniu. Przez moc, która jest w krwi Jezusa Chrystusa. Rozkazuję, aby te zapiski były wymazane. Każde negatywne słowo, które było wypowiadane nad moim życiem. I każde negatywne słowo, które było wypowiadane nad moim życiem, nad moją rodziną, w imieniu Jezusa, ja rozkazuję, aby te zapisy w imieniu Jezusa Chrystusa nie będą skasowane. Niech te zapiski księżyca, gwiazd, tak? Słońca, co jest przeciwko mnie zapisane, będą anulowane. Chcę, żebyście się modlili nad swoim życiem, bo jesteś najlepszą osobą, która zna swoje życie. Jeżeli pamiętasz, że ktoś coś złego powiedział, jeżeli powiedział coś na twoim życiu, jakieś przekleństwo, albo jakieś ogłosił coś złego w imieniu Jezusa Chrystusa, ale mam to, co było powiedziane. Anuluj każde negatywne słowo, które było wypowiedziane przeciwko mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyście się w parę wzięli i żebyście się modlili jedni o drugich. Złe drogi zalega. Znajdź sobie partnera na modlitwę i łącz się z tą osobą. Ojcze, w imieniu Jezusa. Przez moc, która jest w krwi Jezusa. Przynoszę moją siostrę, mojego brata przed Twoje oblicze. Biblia mówi, że krew Jezusa mówi lepsze rzeczy nad naszym życiem niż wróg. Let the blood of Jesus. Niech krew Jezusa przemawia nad życiem mojego brata, siostry. Over his household. Nad jego domem, nad jej domem. Let every record of that. Niech każde zapisy ciemności from the father's generation. Z pokolenia ojca. From the mother's generation. Z pokolenia matki. In the DNA. W DNA. That is repeated every year and every month. Które jest powtarzane każdego miesiąca i roku. Those records of darkness. Te zapisy ciemności. By the power that is in the blood of Jesus. Przez moc, która jest w krwi Jezusa. I terminate it tonight. Usuwam, niszczę dzisiejszego wieczoru.
Ja usuwam je, niszczę. By the power that's in the blood. Dzisiejszego wieczoru przez moc krwi Jezusa. Open your mouth and begin to pray for that. Otwórz swoje usta i się whatever it was that was recorded in the church, that this is what will continue to happen, every repetition in this life, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we take authority over you tonight. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we command that the door to be broken. We command that the door to be broken. Whatever is the plan that the enemy is trying to break our worship, whatever is that battle, whatever is that battle that the enemy seeks to repent because of the record in the sun, in the moon, the stars, in the chambers of the sun. The Father, about every record of life against this entire household, by the power that is in the blood of Jesus, we declare that record. We command it to be broken. We plead the blood of Jesus Christ over that record of life. In the name of Jesus Christ, let the blood of Jesus Christ speak over this entire household. In the name of Jesus Christ of Nazareth, whatever it is, the enemy is using your fashion in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, I pray to you. I release and break from that cycle in the name of Jesus Christ. Let the blood of Jesus Christ speak on behalf of his house. Let the blood of Jesus Christ speak on their destiny. Let the blood of Jesus Christ speak on their coming. Let the blood of Jesus Christ speak over their dead lives. In the name of Jesus Christ, Father, I pray tonight that your glory will be revealed in this life. In the name of Jesus. Let's hear somebody else as well. Let's exchange prayer lines. Zmieńmy naszego partnera do modlitwy i każdy wzorzec, który się powtarza w tym życiu, ten krok powtarzania się, cokolwiek jest jego korzeniem, przez moc, która jest w krwi Jezusa, usuwamy dzisiejszego wieczoru te wzorce chorób w rodzinie, cokolwiek by to nie był za wzorzec, który się powtarza w jej życiu, który się powtarza w życiu jej dzieci, przez moc, która jest w krwi Jezusa, łamiemy dzisiejszego wieczoru w imię Jezusa. Thank you.
First of all, we want to pray. Pastor, chcemy się modlić. There's a pattern. Jest taki jakby wzorzec, który widzę. People come. Ludzie przychodzą to our church, do naszego kościoła. They love us, kochają nas and they i idą. Things are being said. Rzeczy zostały powiedziane do ludzi. To jest to, co odczuwam. Że ludzie przychodzą, kochają nas i odchodzą. Chcemy to dzisiaj złapać. Że kiedy ludzie tu przyjdą, niech się staną. Amen. I'm not been here for long. Nie jestem tutaj przez długi okres czasu. But this, as I was praying with this lady, this is so strong that I had to come to prayer. Kiedy się modliłam tutaj z dziewczynami, tak mocno to odczułam. Musimy się modlić o to, żeby ludzie przyszli i byli częścią tej misji. Żeby zostali tu i rośli. Przyprowadzali kolejnych ludzi. Not just come. Nie tylko, że przychodzili, cieszyli się przez krótki okres czasu. Jedna rzecz jest jakaś zdarzy i oni już sobie odchodzą. Chcemy złamać ten wzorzec. Jakiekolwiek słowo, które było powiedziane nad tym społecznością, przez ludzi, którzy mieli problem z pastorem albo liderami w tym kościele. Nie znam żadnych faktów. Ale ja odczuwam, że były słowa wypowiedziane. Że ci się nie uda w Polsce. Ten kościół się nie zostanie. Nie, jeżeli nie, niezależnie od tego, w każdym jest zapisek pod słońcem nad tym kościołem, że sprawia, że ludzie po prostu przychodzą i odchodzą, odchodzą w kółko, bez żadnego zaangażowania. Niech to będzie złamane. Czy się zgadzamy z tą modlitwą? Podnieście swoje ręce. The Father in the name of Jesus. Tonight, we repent of every wrong thing that we may have done. Za każdą złą rzecz, którą wykonaliśmy, rzecz, którą zrobiliśmy. Panie, identyfikujemy się z założycielami tej wspólnoty. Że jakąkolwiek oni złą rzecz zrobili. Cokolwiek było fundamentem. Który nie pozwala nam teraz, dzisiaj, to be united and to grow. Żeby być w jedności i żeby rosnąć. Whatever sin of confusion and division. Jakiekolwiek słowo o zamieszaniu. Panie, pokutujemy w imieniu liderów tego kościoła. Od dnia, kiedy ten kościół został założony w Polsce. Że cokolwiek było ich grzechem. I dzisiaj przychodzimy jako liderzy tej wspólnoty. I pokutujemy za te grzechy, które były tutaj zrobione. Pokutujemy za każde negatywne słowo, które było wypowiedziane. Pokutujemy za każdą złość i ból. Ojcze, dzisiaj przychodzimy przez krew Jezusa Chrystusa. I jako liderzy mówimy, wybacz nam. Za słowa, które były mówione. Słowa złości. Gniewu. Słowa bólu. Słowa rozłamu. Słowa nienawiści. Panie, pokutujemy się, że modlimy się, prosimy Cię o przebaczenie. Przebacz nam. Przebacz nam, Panie. Za te grzechy, które były złożone.
Akceptujemy tę odpowiedź. Panie, że nie zrobiliśmy tego właściwie. Że nie byliśmy posłuszni Twoim przykazaniom. Nie okazywaliśmy miłości jej. Panie, podjęliśmy się i prosimy Cię o wybaczenie. I tak jak dzisiaj, modlimy się Ojcze w imieniu Jezusa. Każde zapiski ciemności, które wróg trzyma przeciwko nam, jak musiałby. Każde zapiski pod słońcem i gwiazdami i księżycem. Każde zapiski w ustach. W kobiet, w domach, kobiet i mężczyzn. Każde zapiski o złych czynach, który wróg zgromadził i trzymał, sprawia, że to się wszystko powtarza, że my nie jesteśmy wspólnotą. Nie możemy działać w jedności. I nie jest. Każdy takie zapiski, cokolwiek to jest, Panie, odbyj swoją krwi. Wzywamy krew Jezusa. Bo Biblia mówi, ponieważ jest napisane, że Jezus swoją krwią odbył. Że wszystko, co było napisane przeciwko nam i zostało zmazane. Ojcze, dzisiaj wieczorem wzywamy krew Jezusa. Łamiemy ducha z rozwoju. Łamiemy ducha zawieszania w imieniu Jezusa. Ojcze, ogłaszamy niech krew Jezusa Chrystusa przemawia za każdego mężczyznę. Niech to korzenie obrazy. Niech to korzenie obrazy będzie wyrwane z naszego kościoła. W imieniu Jezusa. Niech to korzenie obrazy. Ale ludzie, którzy się, przez ludzi, którzy czują się obrażeni, opuszczają Kościół, Panie, niech ten korzeń będzie wyrwany. Niech będzie wyrwany dzisiejszego korzenia. W imieniu Jezusa. Niech ten korzeń obrażania się będzie wyrwany. Niech duch jedności, miłości i szacunku. W jedności jako ciało Chrystusa będzie zasadzone pośród nas w imieniu Jezusa. Chcę, identified with the sins of his family.
wypowiedział się z grzechami swoich ojców. I ta niewola została zauważona. I wtedy złamać się tą grzechę. Nasz Kościół musi rosnąć. Our church must be the church. Nasz Kościół musi być kościołem. Który manifestuje moc Bożą. A pastor will pray. I pastor will się pomodli. On behalf of your life, all the leaders from it. I don't know when this church was founded, but you know, from the very first pastors and every other one as a leader, as elders, deacons. I repent for whatever offenses I see this is a committee. And ask God to bring us to the mission. In the name of Jesus. I let you get prayer. There's so much of weight in this church among the ladies. So give two ladies prayer. You can pray. I believe that you can. We will pray for you. So you can pray, right? You can pray, right? Please pray for the women. As you feel it in your heart. Panie,
Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Tych, którzy zakładali tę wspólnotę, tych, którzy przyszli i poszli, Panie, z
staję w miejscu tych wszystkich, którzy tu przychodzą i są pierwsi w imieniu Jezusa Chrystusa. I jako Twój Syn, Panie, pokutuję teraz przed Tobą w imieniu mężczyzn z tego kościoła, Panie. Jakiekolwiek ciężary nałożyliśmy na siebie, Panie, niech będą zdjęte w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki gniew, wszelkie nieprzebaczenie, będą zabrane w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Ja modlę się, aby duch pornografii ustąpił z tego miejsca i aby nigdy więcej w tym miejscu nie zbierał szkliwa w imieniu Jezusa Chrystusa. O Panie, głaszam wolność w imieniu Jezusa Chrystusa od wszelkich związujących nas duchów, Panie. Pornografii, cielesności, Panie, brak wierzy niewłaściwy w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech duch rozwiązości wystąpi z tego miejsca i nigdy więcej nie wróci. Ja zabraję Cię w imieniu Jezusa od prawa prawego, młodych mężczyzn, Panie, a także starszy w imieniu, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jakikolwiek kłamstwo było powiedziane przez nas samych, Panie, kiedykolwiek, jakakolwiek myśl, Panie, chciałby, Panie, to odpoczywa na sobie. Niech będzie usunięta w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, jako mężczyźni, Panie, w imieniu mężczyzn, że ja pokutuję, Panie, z tego wszystkiego, co nie przynosiło błogosławieństwa, Panie, związanych nóg, związanych rąk, Panie, słabości i duchowego lenistwa, pokutuję przed Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa i proszę Cię, Panie, aby mężczyźni tego miejsca szukali Twojego oblicza, aby wołali do Ciebie, aby modlili się, aby prosili, Panie, jak nie Panie się przychodzi do światła, Panie, niech wszelka ciemność w ich życiu będzie zwalana, niech wszelkie przekleństwo, które zostało wypowiedziane pod księżycem, Panie, i pod słońcem, Panie, będzie złamane w imieniu Jezusa Chrystusa i usunięte przez krew Jezusa. Modlę się, Panie, aby jakakolwiek myśl, Panie, niewierności została złamana, unicestwiona i wypędzona przez krew Jezusa. Mocą Twojego słowa, Panie, modlę się, aby mężczyźni w tym miejscu, w tym kościele byli mężami, którzy podnoszą swoje serca ku górze, Panie, ku Tobie, Panie, którzy szukają Ciebie, którzy wznoszą ręce w uwielbieniu i modlitwie, Panie. Modlę się, aby to nie były małe kociołka, ale niech to będą lwy, prawdziwe lwy, Panie, wygotowane co dwa Judy, Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa niech będą wojownicy, Panie, modlitwy, wojownicy prawdy, wojownicy słowa, Panie. Ci, którzy nie boją się bronić rodziny, Panie, modlę się jak mężczyzna tego kościoła, Panie, i pokutuję z wszelkiego zaniedbania, Panie, duchowego, z wszelkiego duchowego lenistwa, Panie, zaniedbania rodzin, Panie, i małżeństw, w imieniu Jezusa Chrystusa. Pokutuję przed Tobą wszystkiego, czego oglądaliśmy, a nie powinniśmy, Panie, oczyść nasze oczy, Panie, z każdego słowa, Panie, które było nie na chwałę Tobie, nie było bardzo, nie będzie złamane, wymazane i zdecydowane. Abyśmy mówili tylko prawdę i odbyli tylko zwycięstwo, Panie. Abyśmy nie bali się, Panie. Modlę się, aby wszelkie strach zostały związane, wszelkie przykleństwo zostały związane. I abyśmy byli prawdziwi mężczyźni, Panie, i silni, Panie. Abyśmy byli filarami tego kościoła, Panie. I abyśmy, Panie, nie bali się być budowniczymi, Panie, Twoimi, Panie. Posyłaj nas, abyśmy zmieniali historię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech mężczyźni w kościele będą mężczyznami o pięknych ustach, Panie, którzy wypowiadają piękne słowa, modlitwy i błogosławieństwa, Panie. Niech będą, Panie, mężczyznami o otwartych uszu, Panie, którzy słyszą każdy Twój szept, Panie. Niech będą mężczyznami o pięknych stopach, Panie, którzy chodzą i zwiastują Twoją Ewangelię, Panie. Modlę się, abyśmy byli mężczyznami walczącymi, Panie. I błagam Cię, Panie, o przebaczenie za te zakurzone zbroje w naszych domach, Panie. Za te zbroje, które kiedykolwiek nie założyliśmy, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa przepraszamy Cię i prosimy Cię o to, abyśmy mieli odwagę zakładać zbroje, walczyć i zwyciężać. W imieniu Jezusa Chrystusa szukajmy prawdy. W imieniu Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym i w modlitwie. W imieniu Jezusa Chrystusa przepraszam Cię jako mężczyzna tego zboru za wszelkie trudy, wszelkie zawstydzenie, które Ci przynieśliśmy, Panie. Chwała, chwała Bogu Najwyższemu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Nie wiemy, jakie miałby myśli w swoich sercach.
They never feel the love of us. They never feel the love of the Lord. But not for them. Give us a second chance. Let not never be across a marriage from the church. Let no child ever cry again in this church. Аллилуйя, форма на весь этот камень,
dzisiaj wywołać każdego, żeby on przyszedł do domu, Panie. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Błogosław nasz poziom. Niech Boże przez nas, nasze dzieci, które dzisiaj są wśród nas, niech oni zauważą w nas tą łaską, Boże, tą miłość. Ty Boże, Boże, niech oni patrząc na nas, patrząc, Boże, widzą Ciebie, Panie. Niech wchodzą do Ciebie, Panie. Niech odeszło to do Ciebie, Panie. Niech Boże, pragną, pragną mieć, Boże, relacji z Tobą, Panie. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, błogosław. Błogosław każde serce dziecki, Panie Boże, na tym miejscu. Boże, proszę, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, oni są, oni narodzili się do tego, żeby być w Królestwie Bożym. Oni są narodzone do tego, żeby być w piekło Bożym. Do tego, dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, my mówimy o tym, modlić się o tym, żeby oni zostały z Tobą na całe życie, na wieki wieku, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, to Twoje dzieci, Boże. Ochroni to wszystkiego, Boże. Ochroni tego, Boże, przeciwnika, Boże, w świecie, Boże. Zanim, Boże, przywieźć w innym miejscu, Boże, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, zbawić do tych pomocnych ludzi. Boże, niech oni widzą świat, prawdziwy świat, Boże, zbawienia. Niech oni widzą Ciebie, Panie, i patrzą na Ciebie w tym życiu, Boże. I Ty kieruj ich w tym życiu, Boże. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, błogosław. Błogosław nasze dzieci. Błogosław młodzież, Boże, wśród nas, Boże. My prosimy, i proszę, niech powstają, Boże. Niech będą służyć tym kościele, nie tylko w tym, ale i w drugich kościołach, niech powstają pastory Boże, diakony, niech powstają Boże, ty, którzy będą śpiewali, uczyli Boże, słowo Twoje Boże, niech oni będą służyli Ciebie w tym życiu Boże i zostaną do Ciebie, zadaję Ciebie na całe swoje życie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, mogę powiedzieć tak, Panie, że za wiele się skończyło, Panie. Niech pozwalamy, by Panie, to się ściągało tyle lat, Panie. Panie, tych dziesiątki lat, Panie, co miesiące pozwalało, aby nadal to funkcjonowało, Panie, i zdało, Panie, dalej owoce, Panie, tego, co nas mamy, co było. Panie, dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa, wciąż dzisiaj, halleluja, przebacz nas, Panie. I dzisiaj, Panie, widzimy autorytety władzy, Panie, że Ty jesteś Bogiem do Kościoła i wiemy tak dziś. Nie człowieka, Panie, nie to możemy zrobić, co ja mogę zrobić, to Ci mogę zrobić, Panie, aby się Panie liczało, co będziemy, Panie, mogli zrobić, ale Panie Boże, dzisiaj pokorę. Chcemy wyznaczyć, jesteś ten, który jest w Kościół. Jesteś Jezusem, jesteś Chrystusem, jesteś Alfa i Omega, jesteś Syn Boży, jestem ten, który został dany wszelką władzę. Tu na ziemi w niebie, jesteś Alfa, jesteś Panie ten, który zakończy to wszystko. Dlatego proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, Panie, halleluja, i wróć, halleluja, i wierzyć tak się do Kościoła. Nie zgadzamy się z tym świętym Panie Czekami, z którym było Panie dobrze zbicho, Panie. Związane się pokazanie się, związane się Panie tym, co ja mogę tu robić, Panie, chcemy jedno, aby królestwo Twoje się rozszerzyło. Gdyż Panie nie jesteś wygodny, ale w godności nasz jest godny w Chrystusie. I w Tobie, Panie, chcemy działać, i budować, i myśleć, Panie, tego dzieła, który Ty zaczynałeś tutaj, w tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, chwała Ci. Panie, dzisiaj szereg mogę dzisiaj pięć pastorów, które miało miejsce tutaj, które, Panie, różne rzeczy próbowali, robili, Panie Boże. Panie, trudne, chcę Ci dziękować, bo dzięki temu my dzisiaj tu szczęście jesteśmy. Ale, Panie Boże, chcemy, Panie, się trzymać tych dobrych rzeczy. I tych zniewaśnie, Panie, po prostu odsuniemy to. Nie zgadzamy się i nie pozwolimy, aby nadal to działało. Wszystkie współczesne rzeczy, które są tam powiedzone, wobec, Panie, moich braci i siostry, dzięki niektórym, które trwali, Panie, aż do końca. Panie, że chwili wiemy, Panie, że walczyli, aby tylko szybko była nadal, Panie. Bóg
błogosławiam Chrystusa tych braci i dziękuję Ci za ich życie. Panie, dziękuję Ci, Panie Przyszedni Dębu, Panie, który wszelkim pragnieniem zniszczy. Pozwolony im, Panie, dano im, Panie, możliwość. I niestety, Panie, niech serce mu trochę oddane Tobie, że prowokowało, Panie, że wiele innych, Panie, zostały, Panie, aleluja, utrapienie, czy w górę, Panie, a powiem, Panie, po prostu frustrację, a podnieśli tego zboru. Panie, prosi Ciebie, aby, Panie, tego już nie nastąpiło nigdy, Panie, przeproszeniu, aby każdy inny, aby każdy osoba w Ciebie czuć się bezpiecznie, że nie służy ludziom, Panie, nie służy ale służy Tobie, Panie. Nie służy, Panie, sobie, ale służy im braci siostry do wieczni, które Ty dałeś tam tutaj opiekać. I dziękuję Ci, mała Ci. Pan nie nam, ale Tobie chwały. Daj nam serce, sługa Twojego, Panie, dla Dawida. Serce mi Twojego serca, Panie. Pragnienie Twoje, Panie, tego nasze. Panie, daj nam siły i zdrowie także, a i podróż, Panie, aby, Panie, dalej czynić to, do czego jesteśmy powołani. Skończyli i dziękuję Ci, że to jest ten sezon. Panie, to jest nowy sezon i dziękuję Ci, Panie, za ten przewod duchowy i, Panie, fizyczne i także mentalne. Dzięki się, Panie, siłę, Panie, aby, Panie, każdy oczywiście z Wami dzisiaj jest mocny, Panie. Każdy oczywiście, Panie, wygląda niemożliwy. Niech staje się możliwy, gdy nasz Bóg jest Bogiem niemożliwego. Panie, jak to słyszeliśmy niedziela, czytaj nam dla. Daj nam dla zaufanie, tak by być wierny Tobie, Panie. I nie patrzysz na swoje życie, Panie. Nie patrzysz na to, co uważamy, ale pójdź na całość, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie Boże, za prowadzenie naszego brata. Dziękuję Ci, Panie, za ośnienie, za objawienie, Panie Boże. Panie, dzisiaj wierzę, że Panie, jest stopy nasze na nowej ziemi. I ta ziemia, Panie, jest nowym, gdy, Panie, bo obszodaliście ją. Każdy kamień, każdy kwas. Każda rzecz, Panie, który nie daje tej żarty, który sadziliśmy, sadzimy nadal, Panie, te wkusy, że nie pozwolone, Panie, aby mu wracać. My dzisiaj ogłaszamy dobrą w imię Jezusa Chrystusa. I my, Panie, stawiamy naszą stopę. I ta ziemia, ponieważ sadziliśmy, Panie, nie odpowiedzi naszą stopę duchową, jest Twoją, Panie, ta ziemia. Jest Twoje królestwo, pustka należy do Ciebie. Jest, Panie, Twój ludem, Panie, nabity przez drogą Chrystusa. I dzisiaj, Panie, dziękuję się, raduję się, że ta era, Panie, że, Panie, trudności, to jest niezadowolenie, to jest, Panie, jak się mówi, Panie, to jest szerzarek, pójdź do przodu. Dzisiaj, Panie, uwalniam to szybko, tylko niebo się otwiera. Niech, Panie, napełni nas duchem Twoim. Niech przychodzi nad nami wszystkimi, aby, Panie, działaliśmy w tej jedności ducha. Panie, rozwojony dusza, jedność, Panie. I niech każdy z nich to, co ma być czynione. Niech każdy, Panie, zbyt sobie powołanie. Każdy z tego sam ten dalej, Panie. Podczas jednego, Panie, żeby nie kopał go, Panie, ale oddał go, Panie, w rękę Twoje, ducha świętego, aby mógł się rozsiedzić, się rozwijać i rozwijać dzieło Twoje w naszym duchu. Panie, proszę Ciebie teraz, aby mądrość Twoje było nagrywane jako pastor tego zboru. I także na tych braci, które widziałeś, Panie, i każdy lider szóstki braci w tym kościele. Proszę Ciebie, w imię Jezusa Chrystusa, aby, Panie, każdy z nich przyjmił to, do czego został powołany, stworzony. I także, Panie, dziękuję Ci za nich, że, Panie, my stworzymy tego działu tutaj w tym kościele. I dziękuję Ci, Panie, za te, Panie, które dałeś, Panie, tą odpowiedzialność w służbę i także nas, Panie, jako duchowie tutaj w tym kościele. Wiem, Panie, ten dostał szybko, proszę, jako pastor, Panie, po kolei mówię tak, Panie, pomagaj mi, Panie, bo Ciebie, bez Ciebie, Panie, nic, Panie. Dlatego proszę Ciebie o siłę, o mądrość, Panie, o bojaźń Twoje, Panie, i także, Panie, by każda rzecz, która będzie zrobiona, będzie tylko Boża chwały Twojej. I, Panie, tak wiele razy obiecałem Ciebie i mówiłem Ci tak, Panie, tak, aby nic, Panie, nigdy, aby na chwały, który należy do Ciebie, podzielić Tobie, Panie, wszystko możemy czynić i Tobie nam chwałę i cześć na wieki wieku. Amen. Thank you.
this tool. And I was thinking of those people.